Dobry wieczór, kochani. Przepraszam za spóźnienie, ponieważ napisałam wam poś, że między 20:30 a 21:00 będzie transmisja. Aczkolwiek, słuchajcie, prowadziłam transmisję na Rebel, ale okazało się, że fizycznie ona nie jest prowadzona i mało tego, mimo zapisania, ona się na portalu nie pojawiła. Tak więc poczekam chwilkę na was. Już widzę pierwsze osoby, abyście mogli stawić komentarz, zostawić po sobie znak. Dobry wieczór, dobry wieczór. Powiemy sobie dzisiaj o dwóch rzeczach, a mianowicie o marszach pamięci Wołyńskiej w Polsce, które mają się odbyć, o których wiem. I też widzowie się, przepraszam, bo przyszła wiadomość, widzowie się ze mną nimi podzielili oraz opowiemy też o urodzinach Rebel24, które organizuje i na czym na obecny moment poprzestało w tej organizacji, mimo że jeszcze jest chwilka czasu, no i o bieżących ważnych tematach. Tak więc zapraszam was serdecznie na oglądanie tego live'a. Oczywiście na udostępnienie tego dalej. Tak więc słuchajcie, napisałam post, ponieważ ekipa Rebel24 albo samochodem, albo w ogóle jest opcja. Cześć Miro, cześć Ola, witam was serdecznie wszystkich. Ekipa Rebel24 na pewno jedzie samochodem, cześć Mariola, na pewno jedzie samochodem, aczkolwiek mamy w planach, cześć Teresa, cześć Tomek, cześć Ilona, witam was serdecznie. Tak więc proszę was też o udostępnienie, bo marsze pamięci Wołyńskiej są bardzo dla nas ważne. Warto jest to udostępnić dalej, jest to zebrane w całość. Jeżeli się okaże, że czegoś nie wymieniłam, a wy o tym wiecie, bądź jest jeszcze organizowane i za niedługo będą informacje, to też możecie mi je wrzucić, to będziemy to udostępniać. Cześć Aniu, mój wschodzie słońca. Tak więc kochani, słuchajcie, lecimy z tematem. Proszę was też o udostępnienie, ponieważ mamy ucinane zasięgi. Ponieważ mamy ucinane zasięgi, tak więc zaczynamy od marszy pamięci Wołynia w Polsce. Ekipa Rebel24 będzie samochodem, bądź wynajmiemy busa i będziemy jechać większą ekipą, bo już też są takie plany, bo każdy chce jechać. Tak więc prawdopodobnie pojedziemy albo rebelowym autkiem w mniejszej ekipie i pojedzie drugie auto, też siedmioosobowe. Przed chwilą też rozmawiałam, był pomysł, albo po prostu wynajmiemy busa i pojedziemy busem. My jedziemy na Warszawę, ale napisałam post. Cześć Andrzej, czekam dzisiaj na ciebie. No, Andrzej napisał, że ja będę dopiero za 2 godziny u ciebie. To ja chyba spać już będę. No, witaj Jerzy. Wołyń pamiętamy, napisał wróg publiczny. Nazwa profilu. Wiktoria się z nami wita. Marsze pamięci o Wołyniu są najważniejsze, pisze Ola. Tak więc kochani, witajcie, udostępniajcie dalej. Tak więc marsze pamięci wołyńskiej. I teraz co? My jedziemy na Warszawę, ale w momencie, kiedy napisałam post, więcej osób się zgłosiło. Mówiliśmy o Warszawie, widzieliśmy o Poznaniu. O Poznaniu właśnie, muszę poszukać, a nie, Poznań wkleiłam też. Więc słuchajcie, mamy tutaj widzowie, moi drodzy, kochani, pod postem moim wcześniejszym, żeby poinformowali, gdzie jeszcze się ja pojadę z twoim telefonem, pisze Miro. Dobra, Miro. Tak, dostaliśmy informację od Adama pod postem, że w Krakowie również się odbędzie Marsz Pamięci Wołynia, aczkolwiek dopiero jutro będą dopinać sprawy, jutro udostępnią nam informację. Tak więc lecimy dalej. Przy Marszy Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej Przemyśl 10 lipca, bo zazwyczaj wszystkie wydarzenia są 11 lipca, ten będzie 10, to wydarzenie będzie 10 lipca 2022 roku, wiadomo. Od godziny 18:30 rozpocznie się mszą świętą Kościół Franciszkańców, Boże, jakie ja mam malutkie litery. Kościół Franciszkańców w Przemyślu, przejście pod pomnik ofiar rzezi wołyńskiej, cmentarz przy ulicy Słowackiego. Następnie mamy Poznański Marsz Pamięci Wołynia 11 lipca. O 18:15 w Poznaniu, ulica Fredry 11. Następnie mamy, Przemyśl już był, bo tutaj dwa razy jest wklejone, kochani. Tutaj tak przy was dopiero sprawdzam post i szczegóły. Kielce. W Kielcach 10 lipca, godzina 11, Bazylika Katedralna w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny o godzinie 12. Marsz pod Krzyż Wołyński na cmentarzu partyzanckim. Czy mamy coś tutaj jeszcze wklejone przez widzów? W Krakowie dopiero będą informacje jutro. Tutaj się organizują. Już wchodzimy. Więc póki co Przemyśl, Rzeszów,
Kraków, Warszawa, Przemyśl, mówiłam, i Poznań. W Warszawie 11 lipca o godzinie 15 są przygotowania do uroczystości, o 16 msza święta, niedokończone msze kresowe. Msza odbędzie się w kościele świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży. O 17, 11 marsz pamięci, który w tym roku wyruszy spod kościoła. Zakończenie marszu odbędzie się przy tablicy Wołyńskiej umieszczonej na fasadzie Domu Polonii przy krakowskim przedmieściu 64. No, tak więc macie te kilka miejscowości, jeżeli byście wiedzieli coś oprócz Warszawy, Poznania, Krakowa, Rzeszowa, Przemyśla. Było organizowane, to oczywiście nam wklejajcie w komentarzu, my to oczywiście puścimy, nagłośnimy. Musisz spadać z drugiej strony, bo kierownica cię zasłania. Dobra, zaraz się przesiądę. Tak może być? Bardziej? Lepiej? Tak więc to są informacje, które udało się zdobyć dzięki widzom. My widzieliśmy o Warszawie, o Poznaniu, widzowie nadesłali dalsze informacje. Słuchajcie, na chwilę poczytam wasze komentarze. Za chwilę poczytam wasze komentarze. Piotr się z nami wita. Miro powiedział mi, że musi się z drugiej strony. Najwyżej zaraz się przesiądę. A co? Prosimy udostępnić zbiórkę naszej Zosi. No my ogólnie no nie jesteśmy takim portalem pomocowym, od tego są strony grupy, ale u nas nie ma problemu. Jeżeli gdzieś tam dostaniemy na maila, czy no na Messengerze rzadko kiedy odczytujemy wiadomości, możesz wkleić tutaj link do zbiórki, jeżeli jest potrzebna pomoc komuś pod tym live'em. Staramy się czasami udostępnić, faktycznie udzielamy, no poświęcamy na to czas, żeby gdzieś tam zrobić post z apelem o pomoc dla kogoś. No nie jesteśmy w stanie wszystkich zbiórek z Polski udostępniać, no bo portal służy informowaniu, tak, i tam pewnym innym działaniom, ale również tak tutaj, jeżeli chodzi, o już udostępniłaś Kinga, super. Tak więc na pewno widzowie się zapoznają z tą zbiórką, oczywiście, jeżeli jest tutaj potrzebna pomoc, to zachęcam do wsparcia. Tu jest to ona! Ale kurwa! Siadę! Siadę! Trzymaj ją! Trzymaj! Dobra, przejmuję stery. Już nie ma tej rebelki. Teraz ja rządzę Rebel 24. Dobra, no przestraszyliśmy was pewnie. Także no, przepraszamy. Tutaj Andrzej, czołem. No kiedyś wam mówiliśmy, że mamy chore pomysły, także... Przepraszamy, przepraszamy. Ania napisała, kurde, ale mi serce bije. Dymy mało. Ej, wyszłam przez ciebie na pizdę, teraz się chłopcę do samochodu. Ty kurwa, pisałeś, że ludzie piszą, Boże, moje serce, no przepraszam. Ja z mojej strony naprawdę bardzo przepraszam, ale... Słuchajcie, żyję. Ale my naprawdę, kurczę, jak jesteśmy w duecie, to mamy takie chore pomysły, takie szalone wizje jakieś na relacje, na cokolwiek. Przyznaj, kurwa, bo teraz nie mam jak się nawet pokłócić. No Jowita też się chyba przestraszyła, ale kapnęła się, jak ją wyciągnąłem, że to ja. Nie no, kurwa, przecież zobaczyłam jego oczy, kurwa, po chwili, kurwa. No, to brzmi. Za mnie wywlókł, kurwa, przed auto chyba z 10 metrów. O, piszą, że ty wiedziałaś o tym, patrz. No jeszcze tak sobie zrobiłem, nie? Kurczę, mięśnia. Mój puls. No.
No i co jest? Wysiadaj, rebelko. To co mieli ze mnie, kurwa, pompę przez ciebie, kurwa, nie dość zawału po zameczka, jest zawału, kochani, co czym ja w ogóle mówiłam? Ała, aż mnie kark boli. Tak, wiesz, ona nie tak sądziła, się, tak się szarpałaś. O, Jesus. Wyjdę na pizę przez ciebie po całym internecie, kurwa. To. Ej, słuchajcie, ja nie to, że się śmierzę, mnie to śmierzę, tylko to jest odruch obronny. Zawału bym dostała. No, przepraszam, przepraszam was bardzo, ale no my naprawdę jesteśmy pozytywni. Ale słuchajcie, my byśmy się umówieni, tak? No, ja jeszcze nawet ci komentarz, ale nie przeczytałaś go chyba. Nie napisałem, że będę za 2 komentarz. Godziny dopiero. Czytałam komentarz. Aha, no. A sobie zrobiłabym zawału dostała? No nie, no znam cię, ty masz tak mocną psychikę. Ale że... kurwa, ja mam mocną psychikę, ale tutaj się nie spodziewałam, że ktoś kurwa mi otworzy drzwi. No. Bo ja blokuję zazwyczaj gdzieś jestem. No, Wiktoria, ha, ha, ha. Ania już screena robiła, a dla Adama żenada. No, no w porządku, twoje zdanie jak najbardziej. Szanuję twoje zdanie, no. Dobra, przeczekaj, muszę pozbierać myśli. A najlepsze jest to, że nie mogę teraz niecenzuralnych słów używać. Aż się cały spociłem. Ty się kurwa spociłeś? Przepraszam. No, chyba się nudzicie. Chyba co, nie, ty masz? No my co mamy... ty miałeś na twarzy? Bandale. Kurwa, zajebiście, popatrzcie, kurwa. O, wyszarpał mnie. Ja chciałam powiedzieć, że nie jestem ofiarą przemocy, no, jak co. Biedna Teresa myślała, gdzie dzwonić. No przepraszam, przepraszam, naprawdę przepraszam. No ja mam czasem takie szalone pomysły, że dopiero później pomyślę, że mogliście ale się tak przestraszyć. Nie, ja nie mogę rozmawiać. Żebyście dzwonili gdzieś, nie wiem, no na przyjadzie czy gdziekolwiek. No kurwa, przepraszam was bardzo. Kurwa, przyjadą, jeszcze mi oni są potrzebni. Dobra. No kolejni ludzie, okej, no spoko, no. Jak najbardziej, no to jest twoje zdanie, ja je szanuję. No, my dobra, się, my daj, się tak Adam, bawimy. Daj se spokój. No, my się tak bawimy, ty Adam się inaczej bawisz. Bawi się. No. Także no, to jak najbardziej szanuję ciebie, Adam. No. A co się stało, że jesteś wcześniej? A ty miałeś być wcześniej. No ja miałem być ogólnie u ciebie o 21, a ja byłem później. Jak widać. Za 2 godziny. Nie, no z twoim mężem sobie posiedziałem w domu, wiesz? Naprawdę? No. A ja męża nie mam. Ja słyszałem, że to ja jestem. A ty różne plotki chodzą. No. Dobra, żarty żartami. Także jeszcze raz was przepraszam. Słuchajcie, nie dam się wybić. A co ty powiedziałeś, wsiadłeś do samochodu? Ja słyszałam tylko, że... Sam nie wiem, bo to był przepraszam, spontan. Przepraszam, przepraszam. Nie, bo a tu jak wsiadłem, teraz słyszałam, już razem. Przepraszam, przepraszam, bo ja za nim obeszłam. No tak, no bo kurczę, zobaczyłem ten na komentarzu, że tam dzwońcie, dzwońcie. Więc no, no jak zwykle, no... Andrzejek ma takie chore pomysły, czasem szalone, a później pomyśli dopiero, że widzowie mogli zadzwonić na policję, Ola nie? pisze, że już brała akcję w swoje ręce, jakby Ola wzięła akcję w swoje ręce. Miro, Miro, powiem ci tak, chciałeś, żebym siedziała z tej strony, to siedzę, nie? Bo Miro pisał przecież w komentarzu. No, no. Widziałem, a widziałem, no. A jak długo tutaj siedzisz? No tam sobie, mówię ci, z twoim mężem posiedziałem trochę i z twoim... Ja no, swoją mam męża, rodzinką. Ja nie mam dzieci, kurwa. Z twoją rodzinką posiedziałem. A co się takiego wydarzy? Nie wydarzy się, bo ja blokuję drzwi, poza tym kto no. by chciał mi zrobić krzywdę, proszę was, przecież nie mam żadnych wrogów, przecież ja nic nie robię, żeby mieć wrogów. Nie no, to jest, rzeczywiście jeżeli chodzi o to, to tu jest taka opieka. Mi rozniknął, pewnie już kręci. Dzwoniłem na tajne służby. Hej wariaty, no. Hej, cześć Monika. Dobra, za ile tu będzie policja? Nie, no, chyba nikt nie zdążył zadzwonić, Boże. No, nie dobra, wiem, ja dobra. Kończę tą relację, dobra, nie. No, nie. Dobra, o czym no. mówiłam? Głupi pomysł, o Wołyniu mówiłaś, o tak, marszach naprawdę? Naszych, no. O tym, że jedziemy do Warszawy. Aha, tak? Tak, a o zbiórce, że tak oczywiście możemy udostępnić, przepraszam. Kurwa. Przepraszam, ja nie mogę. Nie, no ja was bardzo przepraszam. Dobra, mi... przestań już kurde, przepraszam. Dobra, nie, ja wysiadam, kurczę. No powtórz, kurwa. No blokuję drzwi Ania no, za każdym razem, jak jestem na uboczu, i... a nie jestem na takim uboczu. No nie, no jesteś u siebie na chacie, no. Jestem u siebie na posesji. No. Może nie mogę... Także no, przepraszam, zachowałem się jak gówniarz, to się więcej nie powtórzy. Będę klęczał dzisiaj na Jerzyku tyle minut, ile mam dzisiaj lat. Dzisiaj śpisz na balkonie. Dobra. Zbyt poważnie to wyglądało. No, ale wiecie co, ja się czaiłam po kilku sekundach dopiero, jak ja zobaczyłam oczy, jego oczy, co? Bo ja w ogóle go nie poznałam. Bo ani po głosie, ani po niczym.
No wiesz, no, zmodulowałem. Wyjdź, chłopie. Dobra, cicho. Dobra, słuchajcie. To przyjdź tu, wrogu publiczny. Przyjdź tu. To wyjdziemy razem. Wyjdziemy razem. Wyciągniesz mnie. Jak najbardziej. Czekaj, ale ja też coś dobrego wymyślę. No, już się boję. Kiedyś wymyśliłam... Już się boję nad zemstą. Kiedyś wymyśliłam taki ten... Oglądałam się w internecie i zgapiłam, ale mi zupełnie nie wyszło i ta osoba, ja tak czekałam, ta osoba weszła w coś i nic z tego nie było, a wszyscy czekali, bo wszystkim powiedziałam, co się będzie działo, a to nie zadziałało, a to jakiś tam był taki trik z kapiszonami, nie, by miał strzelać. Teraz się spociłem, nie wiem, ze stresu. Ty się chyba, kurwa spociłeś, no. Przepraszam, zablokują tą transmisję. Dobra, słuchajcie poważnie. Nie no, ale bardzo dobrze, że tak się stało. Dlatego, że ja nie blokuję drzwi, wiesz, i muszę się tego nauczyć. No, o, widzisz? To już nauczka, no i bardzo dobrze. Bardzo, tak, wiesz, najciemniej jest pod latarnią. Bo ty masz jak najbardziej w domu, to tego jestem pewien, że masz wszystko poblokowane tak, że ci nikt nie wejdzie, ale już samochodzik, no to widzisz, to już masz coś do wyciągnięcia, jakieś wnioski. Ty, ale czego obcy nie mogłeś go gazem potraktować, to by mu się nie mam tu gazu, odechciało. Nie mam tutaj nic. Maczety nawet nie masz, w bagażniku tutaj może nic. Jest, nie ma? A ty, aha, myślisz, że ja bym wyszła, poszła do bagażnika, no nie, ja przepraszam, no. Proszę chwilkę poczekać. No, a powiem, dobra, a ja bym przygotowana. A bym miała mój nóż przy sobie? No, no mówię, czy to był taki spontan? Nie, nie dostałem, że cię szybko poznałam. To jest taki spontan. Dobra, a wróg publiczny pisze, że miał na myśli, żebyś wyszedł i dał live poprowadzić, bo jak widzisz, że Wita nie może się skupić. Nie no. Nie, no dobra, to przepraszam. Gdzie odebrałem ciebie? A ja się Wita cię przestraszyłam, wiesz co? Znaczy takich rzeczy w zasadzie to się spodziewam, nie? Tak prędzej czy później, nie? Tak kilka sytuacji w życiu przeżyłam, one mnie trochę odporniły. No powiem, byłam zasrana czy nie? Weź ty powiedz, przepraszam. Znowu. Kurde, wiesz co? Jak otworzyłem drzwi, to znaczy jak stuknąłem chyba w dach. Stuknęliś, tak? No, stuknąłem w dach najpierw i otworzyłem drzwi, to miałaś takie mega przerażenie w oczach. Takie mega, nie? Ale później jak już cię wyciągałem, to już widziałem, że nie patrzysz prosto w oczy i już widziałem taki twój brek w oczach, nie? No bo kurwa brek, no. No znamy się też, w sensie często się widujemy, więc po oczach mnie momentalnie poznałam. Ja go poznałam, no. Ale nie wiem, bo to tak szybko trwało, że ja nie wiem. To brat Bartka Tomasa? Nie. No, ale no, możesz tak myśleć, Martyna, bo tam Bartek sobie kiedyś robił ze mną zdjęcia na mieście i udostępniał... No, lubimy się z Bartkiem, także no, jesteśmy kumplami, ale nie jesteśmy braćmi. No, mieszkamy w jednym mieście, no, wszystko git. Dobra, puls mi się unormował. Chciałam powiedzieć, że organizujemy urodziny Rebel 24, nie mam się... Tak, tak, mamy dwa pomysły. Mamy dwa pomysły na drugie urodziny Rebel 24, sieć. Jeden pomysł to jest zrobić pole namiotowe w pewnym miejscu w Bielsku Białej. Dwa duże ogrody. Sylwia, wiesz co cię ominęło? Cześć, piszę teraz. Teraz? Ty, a ja to muszę zobaczyć. No, ja też. Dobra, robimy live dalej. No, także jedna opcja na drugie urodziny Rebel 24 to jest pole namiotowe na dwóch dużych ogrodach w Bielsku Białej. A druga opcja? To jest wynajęcie sali ładnej, nowej, ładnie wyposażonej, dostępna łazienka, kuchnia. Ja to tutaj w salach, nie? Tylko ja tak mówię o tej łazience, bo w przypadku pola namiotowego to ja nie mogę mówić. Musiałabym to ja wynająć. Tak, tak. No. Co ja chciałam powiedzieć? Zaspałam, jak zasnęłam, to teraz myślałam, że już rano, a to dopiero wieczór. Sylwia, weź dopiero się. Jak sobie przewiniesz, to padniesz. Tylko nie dzwoń na. Nie dzwoń na psy. Także dobrze, że na razie nikt tego przewinąć nie może. No. No. Zakończ, usuń. No grubo, no. No, trochę. Teraz... A jaką miałam minę? No mówię ci, przerażoną. Jak otworzyłem drzwi i cię zacząłem targać i coś wygląda. Tam krzyczeć. Już nawet nie pamiętam, co krzyczałem. Czy ja mamy cię, czy mamy ją? Nie wiem, nie pamiętam. Bo to nie mówię wiem. Ci, spontan nic nie no miałem obmyślane. Po prostu patrzę, kurczę, na relacji. Nagrywasz, ja podjechałem. No to dobra, to robimy dym, nie? Andrew, nie rozpędzaj się, może stadion od razu.
Nie, no na stadionach. Nie, dobra, skupiając się, tak. Nie jestem w stanie. Także no. O Boże. Jeżeli by to było jako biwak, pole namiotowe, te urodziny na tych dwóch ogrodach w Bielsku-Białej, to mieliśmy pomysł właśnie wynająć to i to, ja, jakieś balony, wszystko coś, no niespodzianki dla was. No, a jakąś muzykę, tak, jakieś tam, ja mam namiot taki na 30 osób, znaczy nie wiem ile tam się zmieści, 6 osób by się zmieściło. Chcieliśmy tam się przejść po sąsiadach i... Taki namiot imprezowy, gdzie się wstawia stoły, żeby było zadaszenie nad głową, żeby można było namiot rozłożyć, ognisko tak sielsko. Ale z drugiej strony pomyślałam, że nie wiadomo jaka będzie pogoda i znalazłam salę na Dolnym Śląsku, na razie nie będę mówiła gdzie, znaczy wydaje mi się, możecie nam doradzić, bo ja mam bałagan w głowie. Mąż ją nie targa, to Andrew. Skąd wiesz? Przecież mąż to jest... Ale ja nie mam męża. Jak to nie? Nie, dobra, ale coś miałem powiedzieć. A, miałem pomysł w ogóle, że dam dla was, zagram dla was koncert swoich utworów hip-hopowych. Dobra, Andrzej wam zagra. No i mieliśmy się przejść po sąsiadach i powiedzieć, że od godziny 15 do północy będzie głośno. Chcieliśmy tam im jakieś winko dobre, bombonierkę, coś dać. No i z informacją, że takie urodziny będą w okolicy ich domu. No ale mi się jednak wydaje, bardziej mi się podoba ten pomysł tej sali, ponieważ pogoda jest nieprzewidywalna. Więc no, ja bym obstawiał tą salę. A wy? Sylwia już napisała, że jak dla niej to ona woli salę niż namioty. No właśnie, podzielcie się swoją opinią. Myślę, że nieważne gdzie to będzie w Polsce, ważne, że będzie, bo każdy przyjedzie. Znaczy każdy, no każdy to będzie chciał. Tak więc budynek, w którym jest sala, jest nowy, sala jest ładna, taka kosmetyczna. Są w środku toalety, nie to i to, na polu namiotowym. No i co? No i chcę was zaprosić. No mi w przypadku sali liczba miejsc będzie ograniczona, tak? Do 50 osób, tak myślałam, 55. Ale to już szczegóły, dogadamy sobie później, tylko napiszcie, czy byście woleli pole namiotowe, czy byście woleli salę. Myślę, że sala, bo urodziny się odbędą 10 września. Mówiłeś już czy nie? Bo ja nie, mam jeszcze nie. Także, jakieś takie dziwne echo w głowie. Także tak, 10 września się odbędą drugie urodziny Rebel 24. Ale fajnie, że ja żyję jednak, wiesz? No, ale... Może się przydać jeszcze. Ale no ja tu wsiadłem i powiedziałem w ogóle, dobra, już nie ma tej rebelki, przejmuję tutaj stery. A byłeś zasłonięty czy odsłonięty? Poznajcie, jak wsiadłem, to chyba byłem zasłonięty i tak ściągnąłem, dobra, już nie ma tej rebelki, teraz ja przejmuję stery, teraz ja jestem, nie wiem. Ale Ania, nie patrz za daleko, bo to będzie weekend, wiesz, zawsze można czymś dojechać. Ania, dasz radę, no ja wierzę tak, w ciebie, naprawdę. Pociągiem, czy samochodem, czy zebrać się z innymi ludźmi, naprawdę to nie jest problem, mówię wam. Przecież masz takie piękne i szybkie auto, szybciej do nas dojedziesz. A skąd wiesz, jakie ma auto? Wiem. Jakie ma Ania auto? No bo ja sobie z Anią piszę czasami, no. Wiem. Pochwaliła mi się. Ja składam reklamację, proszę mi wysłać, jaki ty masz samochód. Ja to dlaczego ja nie wiem, a ty wiesz? Ja nie wiem. Jak znajdę, to ci pokażę teraz. Wariat. A ty tam mów. Ale wiesz co, brak mi słów. A dużo osób było na żywo? 70 jest. Wiesz co, 77 było, jak oglądałem tam, wiesz. No. Gdzie? A, w domu? No. A jak ty wyszedłeś do mojego domu? Drzwi były otwarte pewnie, nie? Nie, twój mąż mnie otworzył. Ja nie mam męża. Bo były drzwi zamknięte, bo ty masz zawsze wszystko zareglowane na 10 spustów i tam się do ciebie nikt nie dostanie. Dobra, proszę mnie, kuźwa. No, otworzymy sobie. O, najwyżej komary nalecą. Dobra, komary ja myślę, to nie że wiele jest... osób chciałoby te mieć, ale to marzenie. Ja myślę, że wiele osób chciałoby targać. A widzisz, a ja spełniłem moje niemarzenie i wytargałem ją i te. Mam malucha. O, maluszka masz, naprawdę? No, a tam jest takie oczko, co? Zaraz ci pokażę, ale no nie mów, nie? No bo nie wiem, czy sobie życzy, czy nie, Ania? Takie ma auto. Miro, Boże, faktycznie. Miro pisze, co? Ja nic nie chcę mówić, ale jak ktoś zadzwonił na pały, to niech odwoła to. No, dokładnie. Jak ktoś z was zadzwonił na policję po tej akcji, co tu odwaliłem. A nie było żadnej akcji, bo... No, dla Beki to zrobiłem, no kuźwa, patrz. Wiesz, co to jest? I ty, Ania, mówisz, że nie masz czym dojechać na urodziny? No. Jeszcze patrz, w jakim mieście. O, Ameryka, no. No, pozdrawiam. A malucha też może ma. No pewnie, no.
Na pewno mamy. Witajcie, pozdrowienia z Głogowa. Policja już jedzie w górę. Oj. No oby nie, no. No dobra. Trudno. Wezmę na klatę i trudno. Jakie klatę? Na klatę. A ja powiem, że ja lubię, jak ktoś mnie wyciąga z samochodu. I... No, że taką scenkę odgrywaliśmy, nie? Scenka. Patrz, mówiłem o kamerach i... Ten panie, lajki, wyświetlenia. No. Patrz, dobra, zostaw tego komara. Teraz ćpa. Dobra, no. Wiesz co, nie no, fajnie, nie? Super. Nie stanęło mi serce, tak więc jest dobrze. Jestem w jakiś sposób podporna. Fajnie, cieszę się, że nikt mnie nie napadł. Andrzej, będę blokowała teraz drzwi, nawet nie wiem, nawet jak pójdę do łazienki, to będę je zamykała za sobą. Sylwia, twoje auto też chwaliłem ostatnio, chyba nawet. No, chwaliłem u siebie na relacji z dnia codziennie. Tak, chwalę... macie super samochody. No, ale Sylwia, na swoim prywatnym profilu codziennie chwalę twoje auto na relacjach z dnia. Nie no, słuchaj, spokojnie. Zostałam, słuchajcie... Wołyń temat główny. Tak, właśnie. No. Już nie mam tematu. Ja już także nie no, mam tematu. To się nazywa content. To się content nazywa. Moja siostrzenica napisała. No widzisz. Jaką mam inteligentną siostrzenicę. Cieszę się bardzo. Pozdrawiam. Sylwia Kowalska, haha, na przystanek z buta. Tak, Aniu, bo ja na przystanku mieszkam. Co? No nie, bo... Ty? No. Na przystanku? No. Bo ostatnio Sylwia gdzie robiła... w tym polu tam przystanek jest? No właśnie w polu, gdzie tam ulica w ogóle jakaś. No właśnie, za nim masz nawet ulicy. No, to sobie pomyśl, Ania, jak ona mnie daleko wtedy na tym przystanku wysadziła, ta Sylwia. Jak miałem daleko do domu. Przez góry, lasy i doliny. Dobrze, no o Wołyniu słyszałem, że powiedziałaś, w ilu miastach jest organizowane uroczystości. A martwiliście się o mnie? Jest coś, kto się o mnie w ogóle martwił, tak naprawdę? Kurczę, dobra, skończ. To martwił się ktoś o mnie, to trochę sobie morale podbuduje. No witałby więcej takich live'ów. No, Izabela, ale ja nie chcę być więcej porywana. Wiesz, że tak znienacka. Nie, no ja już też mi się odwiedziało już takie żarty robić, ale inne będziemy robić. No. Tak? Nie wiem, może, no ja liczę na twoją zemstę jakąś kiedyś. Zemsta się silnie szybciej niż myślisz. O kurde. Dobra. To wstanę rano, zacznę jakiegoś live'a, o zrobię... Dobra, bo już Ania, bo Ania ostatnio czekała na wschód słońca z tobą, tak? Tak. No. No, a ja dzisiaj u was zostaję. Razem ze mną. A ja dzisiaj u was zostaję na noc, więc Aniu, specjalnie dla ciebie wstanę rano i na moim kanale Andrzej Nacjonalista, czy wolisz na Rebel? Nie, bo ja jestem taki kurde nieposkromiony, więc boję się, że tam jakieś no coś. Sylwia bierze się mnie martwia, bo nie wie, o co chodzi. No to właśnie, Sylwia. No. Za późno trafiłaś. Będę takim hitem internetu, że dałam się upolować. No zobaczysz, że będą taką, robić wycinki i tam sobie wiesz. Taką bizdę? Nie, no mogę pokazać, jak mnie podrapałaś. Pokazać wam, jak mnie nie widać? Tak, jasne. No nie pamiętam, jak już blizna się nawet zrobiła. Ale bez jakbym jako muszę powiedzieć, ja nie pamiętam tego. Ja wiem, że tylko mi się pojawił ktoś przed oczami i nagle ktoś mi drzwi otworzył. No ja też to dopiero kiedy będę oglądał. Tak stukałeś w ogóle? No raz chyba stukałem. Nie wiem, mówię ci, to już spontanicznie. Ja nawet teraz nie pamiętam, co ja do ciebie mówiłem. Jak ja nic nie pamiętam. Ja wiem, że ktoś mnie w ogóle wyciągnął z auta i ja chciałam się, teraz mi się dobra, no niech już będzie, nie? I po prostu za chwilę cię dopiero poznałam. No. Czy jakiś inny głos w ogóle miałeś. No musiałem coś poudawać. Fir. Także no, dokończę. Aniu, specjalnie dla ciebie, bo nie wiem, czy iść spać. Nie, no, nocnego live'a nie, bo musimy się trochę wyspać na jutrzejsze spotkanie. A jutro wstanę, specjalnie sprawdzę, o której będzie wschód słońca tutaj. To jest troszeczkę później, bo słońce schodzi z tej strony. I więc jest zrobię live'a na Andrzej Nacjonalista i a jak wam nie zrobi live'a, to znaczy, że się zemściłam. Że co? No, to znaczy, że się o kurde. To teraz ja nie będę spał całą noc. Ja tam się wyśpię, ty niekoniecznie. Ale to ja będę szoferem. Jutro. Za mnie tymi oczami najwyżej. No dobra. Także dobra, sprawdzę, o której godzinie będzie wschód słońca i zrobię relację na swoim kanale Andrzej Nacjonalista. I jak mi się uda, to ciebie, Aniu, za jakby oznaczę, nie?
bo wiem, że długo czekałaś na te wschody słońca z Jowitą. Także może się tak odwdzięczę za to, co odwaliłem przed chwilą, nie? Dobra, już nic nie stało. No bo trochę mi głupio, no. No bo... Przestań, no dobra, płacić, no ale... tam, dobra. Ja już przynajmniej będę miał jakiś pretekst. Ale wiecie, że tak się czasami dzieje, tak szybko się... Ale wiecie, co to jest właśnie tak. To jest lekcja na przeżyłość. Zamykać auto. Ale ja się zamykam zazwyczaj od środka czasami. No to co się to wydarzyło dzisiaj? Co ja bym tutaj miała? Ile mam metrów do domu? 50? Ile mam? 70? No, ile są jest metrów do domu mojego? 50, no to max 50. Nie, ja muszę policzyć kroki. Przestań ryczeć. Kostki lodu prosto w twarz. Nie wiem, o co chodzi. Dzisiaj miałam gradobicie. A, no tak, tak. Znaczy, nie wiem, tak. Czy o to chodzi. Tak, chyba tak o to chodzi. No, 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 no. Zrób mu zieloną nozik. No właśnie, o tym pomyślałem, jak powiedziała, że jak nie wstanę na wschód słońca, to znaczy, że się zemściłam. To już to widzę, że się budzę i mam całe uszy. Ale to jest taka nauczka nawet nos, na przyszłość. Wszystko zapchane pastą do zębów. Ale naprawdę jestem goła i wesoła, bo nie mam w tym momencie w sobie żadnej samoobrony, co jest do mnie niepodobne. No siedzę sobie na luzie, bo najciemniej jest zawsze pod latarnią. Gdzie i tak miałam dość blisko różne okoliczności, dalej nie wyciągnęłam z nich lekcji, no. Słuchajcie. No, Sławek mi napisał, brakuje czujnego. Miro napisał, z rana kłacuwę. Tak, Ola odpisała, że o to chodzi, o te relacje twoje z gradem. A tam coś było, jakaś ten, bo coś, nie wiem, ktoś napisał grafem? Grafem? Coś takiego było? No co nie, czym było? Ja nie, no nie coś wiem. Było, nie wiem. Nie czy wiem. Tobie się coś, kurczę, ten w Messengerze gdzieś słownik coś zmienił? A dobra, nieważne. Ja to ciebie pisałam? Tak, coś, że grafen i nie wiedziałem, o co chodzi. Może, że walogradem. No tak, i słownik ci zmienił. Ale mój chyba, słownik no. Ostatnio mi wszystko zmienia. No to mi też. Nawet słowa, których nie powinien zmienić, tak mi on zmienia, że mnie zdenerwować chyba. Telefony będą. Jakie telefony? Nie wiem właśnie. Nie wiem. To co z tym wschodem? Jowita robi najlepsze, bo zaczyna live 2 godziny przed wschodem. No dobra, no czy ja się, Andrzej, potrafisz zaskoczyć? To ty już zaczynaj. Dobra, wiesz co, Aniu, ja teraz jesteś offline. No ty masz rzeczywiście coś się z tym netem, a pokazuje mi pełne LTE. No bo mi tutaj na maszcie włączają. No myśmy ci maszt z Marcinem tutaj, jak przyjechałem z Marcinem z Mir TV, to byśmy ci tu jeden maszt przewrócili, nie? Po co ci jakieś LTE? Dobra, przyznaj się, że chciałeś mnie pozbyć. A ty coś mówimy o niedzieli, czy nie? Że będziemy ale robić, będziemy robić wywiady. Będziemy robić wywiady w niedzielę w Bielsku Białej. Tak. A propos zawsze tymi wywiadami w Bielsku, to jest moja ulubiona liczba osób, już nie. W każdym razie chciałam powiedzieć, że... co chciałam powiedzieć? Tyle świadków, a zapewne nikt nie pamięta, co Andrzej mówił. Tak szybko, kuźwa i nerwy, że nic nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. No ja sam... Ja kroić by mnie mogli, ja nic nie pamiętam. Ja tylko wiem, że no. Mu patrzyłam w oczy i za chwilę... Tak pomyślałam, ktoś znajomy mnie capnął, nie? No ja sam naprawdę, ja dopiero to obejrzę, jak skończymy. No ja właśnie, dobra, kończymy. Bo... Pa! Najpierw zaczynamy, bo ja sam nie wiem, co ja do niej tu krzyczałem w ogóle, nie? Z jakimś dziwnym głosem porytym. Nie, po głosie ciebie nie poznałam. No bo jak się mnie chwyciłeś dalej, no. Ciebie nie poznałam. Po dopiero prostu jak cię wyciągałem, jak i mi patrzyłeś w oczy. Ja po prostu się patrzyłam, no. Po prostu w oczy, ja pomyślałam sobie, znam te oczy, nie? I też nie w pierwszej sekundzie. Chociaż to tak trwało szybko, że ja nie wiem. No grubo, grubo. Dobra, ja sprawdzam, kiedy tu jest u ciebie wschód słońca. Ale w zasadzie... Ale wiesz co, jakbym coś ci na przykład zrobiła, nie? No. W samoobronie. Tak ja bym no, się trudno, ten potem wytłumaczyła. Ja, nie no, ja bym miał nauczkę. Wschód... A jakbyś nie zdążył mieć nauczki? No to byłoby wszystko na live i by było wyszło, że samoobrona. Także tyle dobrze. To by było, że mnie napadłeś. No tak, no trudno. Dobra, no, już... przyznaj się, że chcesz się mnie pozbyć. No wsiadłem tu i powiedziałem, pozbyłem się tej rubelki. Tego się nie udało, wiesz, napadłeś mnie, okazało się, że to nie jest takie łatwe i co? A, widzicie? Dobra, to Aniu, tutaj będzie wschód słońca o 4. Pati pisze, żebym zrobiła telefony. No właśnie też nie wiem, o co to chodzi z tymi telefonami.
Jak ja nie mam wschodu, Sylwia? Czemu żeś kłamiesz? Oczywiście, że mam wschód. Jak przy wschodzie tak mi napieprza słońce u góry do sypialni, że żyć nie idzie. Od siebie spokoju będę widział? Oczywiście. No wyjdziesz na balkon i masz wschód. No, to znaczy nie, pomyliłam się, musisz iść 2 kilometry w lewo, żeby wschód zobaczyć. Wychodzisz przed dom, wychodzisz na ulicę, idziesz 2 kilometry w lewo i wtedy widzisz... Nie zobaczę, jak stanę nie sobie zobaczysz. Tak. No to dobra, to... Co for you, Anna, o, popatrzcie, o której będzie... Musisz wyjść jeszcze godzinę wcześniej z domu. O tej godzinie będzie wschód słońca. No dobra, to masz odwrócone o 4:39 podobno. No to czyli tu będzie o 5:00. Dobra, na balkon sobie widzisz, zobaczysz. No, no to wiesz. Ale możesz zejść nad samo jezioro. Ja wożę pałkę. Ja wożę ja noszę przy sobie paralizator i gaz psiarski. Dobry wieczór, Jowisko. Kontaktuję się na maila z tobą. Gmaila? Ja nie mam Gmaila. Znaczy mam Gmaila, ale nie podaję go publicznie. Byłbyś drugą osobą. Ludzie od Palikota się ze mną kontaktowali na mojego Gmaila. Nie wiem, skąd oni go mieli, nie? Może, w ogóle. Może ktoś zrobił. A czy mówiłam o tym kiedyś, czy nie? Nie wiem. Zrobili dzień? Ludzie od Palikota? Że co? Nie, to ci nie mówiłam. Nie mówiłaś. A jeszcze był fajny motyw, bo wszystkie psy zaczęły szczekać, jak tylko tu podchodziłem do auta. No. A najpierw to, że ja nic nie słyszałam. No. Aby psy były luzem? No to chyba... A czy psy to luzem? Nie, bo ten biały był luzem? No. Byle biegał sobie po posesji? Ten? Ten biały. Nie, biały. Dobra, która jest godzina? Bo ja nie mam dużo czasu. Dobra, jeszcze mam chwilę, jeszcze 5 minut może z wami pogadać. Nie, bo muszę jedną rzecz dzisiaj załatwić jeszcze. No wiem. Witam, masz dzieci? Nie wiem. Ja mogę odpowiedzieć, ale nie wiem, czy mam pozwolenie. A czemu pytasz? Ja mam 15 lat. Słuchajcie. Ona ma 15 lat i rude kręcone zęby. Czarne, długie, kręcone zęby. No, fajnie, wesoło, wesoło było. No super, mega, po prostu miałam się rozpuku. Coś ty odwali. Ale no, trzeba przynajmniej być pomysłowy. Powiedz prawdę, Izabela. Mów prawdę. Masz dzieci? No weź, masz dzieci? Zaraz zwoją, gdzie? Zaraz zrobią, wiesz, wycinki, ktoś tam, wiesz, jakiś agent może się tu znalazł. Ja, zaraz się zaresztuję. Zrobią wycinki i patrz, jak maltretuje ten nowy z rebel. 15, nasza 16, no proszę mnie dokładać. No takie, 15,5. Chodzi mi o nagłośnienie pewnej sprawy. Cześć, Wiktoria. Ale pisałeś na redakcję małparebel24.pl? Dobra, kochani, może kończymy, nie? No, bo trochę wrażeń. Bo tak, tutaj... wiesz, Andrzej ma do mnie przyjechać, wiesz, jakoś tak się zbliża godzina. Że a no tak, bo widziałem komentarz z jakiegoś innego konta napisał, że będzie za 2 godziny. Nawet nie wiem, z jakiego konta ty pisałeś. No, będziesz za 2 godziny, więc ja muszę kończyć, bo muszę ogarnąć chatę, zanim przyjedziesz. Odpowiedz, nie jestem trolem. No, ma jedną córeczkę. No. Ja? I 3 synów. Mam 5 dzieci. Nie, 6, przepraszam. I 2 mężów. No najlepsze jest to, że ma 2 mężów. 3. I żonę. Te? A żonę też? Tak. To żonę dopiero pozna w niedzielę? Tak. Okej, okay. W Bielsku. Dobra, mów o tej niedzieli. Mówiłeś już, przepraszam, bo ja nawet no, nie wiem. Dobrze, no to w niedzielę będziemy przeprowadzać jako Rebel 24 wywiady w Bielsku Białej. Jak będzie, jak dożyje do tego czasu? Tak. Od godziny 16 zaczyna się Marsz Równości. I który będzie podobno trwał do skutku, czyli do na przykład do 22 cały dzień. Albo do skutku może staną na zawsze. Nie, bo znowu będzie z Bielska. Ale no, co bo mnie wyprowadziłaś mnie z kontekstu. Dobra, kochani, połączyłeś z wami może jutro. Wiktoria napisała, haha, ja znam prawdę i tak. No, napisałem do Wiktorii, żeby się nie przestraszyło. Mhm. Wiesz? Naprawdę? Także, no, super. No, no, to jest
To jest moje dzieciątko, kurczę, moja taka córeczka, w cudzysłowie. Trzeba napisać do wszystkich widzów Rebel 20 na czasie Telegram, że słuchajcie, nie przestraszcie. Nie, Wiktorii napisałem właśnie, żeby oglądała relacje na Rebel, jak jej przyjdzie powiadomienie, ale żeby się nie przestraszyła, że zrobię bekę, tak jej napisałem. Idźcie już, bo chcę zobaczyć wydarzenie z napadem, wiem, że ja nie chcę tego zobaczyć. Ja też chcę właśnie. Dobra, kochani, dobra. Jutro będziemy bardziej merytoryczni. Tak, jak najbardziej. Jestem twoim dzieckiem? No kurczę, jestem twoim, jestem twoim ojcem chrzestnym, więc jestem twoim ojcem chrzestnym. Ojciec chrzestny się znalazł. No nie. Powiem wam, że... Dobra. Artyści. Napisze, artyści. Po co ludzie się o to pytają? Co kogo obchodzi, kto ile ma dzieci? Temat Wołynia i tyle w temacie. No słuchajcie, był temat Wołynia, później był temat jakiś w ogóle zszedł, a potem cóż. Ale nie, wiesz, kiedy ja. To jest bałagan, teraz jest chaos. Ja oglądałem i stwierdziłem, że dobra, jak zakończysz temat, podasz widzom wszystkie miejscówki, daty, godziny, w sensie no uroczystości pamięci rzezi wołyńskiej, to wtedy wkroczę. Ja akurat chyba zacząłeś mówić, dobra, to ja sobie teraz poczytam komentarze. No ja, dobra, to jest ten moment. Tu masz jakieś mega opóźnienie. Tak? Bo ja zaczęłam mówić o zbiórce. A, no to widzisz, no to no zawsze jest opóźnienie. A czy ktoś udostępnił? Sylwia napisała Wiktorii. A ja twoja nowa ciocia, ha, ha. I Wiktoria napisała, o miło mi poznać ciocię, ha, ha. No, tak no. Więc dobra, słuchajcie, spadamy. No. I tak jest nas mało, tak więc pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia, może jutro się uda. Trzymajcie się. Albo w duecie, albo będę sama, bo ja nie wiem, co jeszcze. Z mojej strony taka obietnica, że już nigdy więcej, nigdy w życiu nie powtórzę tej akcji, więc jeżeli by... Za to powtórzę inną, zrobię. Jeżeli by była taka sama akcja tutaj w samochodzie, to naprawdę dzwońcie na policję, bo to nie jestem ja. Ale ty myślisz, że policja chciałaby mnie szukać? Nie wiem, no ale wtedy się martwcie. Wtedy ja tutaj daję przysięgę, policję, żeby... że już nigdy więcej takiej akcji nie powtórzę, więc jeżeli się powtórzy taka sytuacja jak dzisiaj, ten mój żart, to wiedz, że coś się dzieje. Idzie już z tego live. Wszyscy poszli, poczekam, aż skończymy, żeby zobaczyć. No. A nie gadaj, będzie tego więcej, Wiktoria napisała. Nie no, będą inne, no pewnie teraz, no dobra, no poczekam kurczę na, wiesz, a jak ktoś na twoją zemstę. A ja pomyślę, że to jesteś ty? No to nie, no zawsze patrz w oczy, zawsze patrz w oczy. No patrzyłam się, no oczywiście, jak coś ma mi się stać, to dobrze, że nie splunęłam. No to trudno. Dobra, kochani, kończymy, życzymy wam dobrej nocy. Tak, wyśpijcie się, a Aniu... My się widzimy, ja do ciebie jeszcze napiszę, o której zacznę live'a. No i widzimy się na wschodzie słońca. Najwyżej będę niewyspany, ale... Wkroczyłeś jak wojsko chińskie, nie wiesz, z której strony szybki strzał, piżola. Zimny strzał. No, zimny strzał. Tak? Tak napisałaś? Zimny strzał? Szybki strzał. Szybki, no. Dobra, kochani, dobra. Pozdrawiam was serdecznie, kończymy. Całuję was. Po prostu ma ryglować drzwi. No na pewno teraz już. No, także trzymajcie się. Do zobaczenia, się. Kochani. Co złego dobrej to nie nocy. My. Co złego to nie on. Co? Nie, inaczej. Co złego to nie ja. Co złego to... No, tak więc... No. Dobra, żarty żartami. Ten. Nic mi nie grozi. No, ale mini. Zapamiętajcie, co powiedziałem, że akcji z autem już nigdy więcej nie powtórzę, więc wtedy z się autem. Martwcie. Słyszycie, co mówię? Z autem. No, akcji z autem w samochodzie. Czyli jak mnie napadną gdzieś indziej, to już nie reagujcie, bo to pewnie będzie on. Nie, no dobra. Dobra, słuchajcie, naprawdę. Pa, kończymy. Sylwia, dobranoc, Wiktoria, trzymajcie się. Pa, pa. Cześć. Pa, do zobaczenia, pewnie jutro. No, dobranoc, Piotr pisze. Dobranoc. Dobrej spokojnej nocy, napisała Danuta. Dobranoc, napisała Ewa. No papa, napisała Wiktoria. Czekam, się długo żegnam, muszę tu. Okay. To jest tradycja. To ja ci też napiszę. Dobra, to ja kończę. Dobranoc.